sali ludzie bieda zarabiają powiedzmy 4000, czy tam mają emeryturę 4000, a za mieszkanie muszą zapłacić 7000, co mają z tym zrobić. Ale oprócz tego takie, powiedziałabym, szersze, czyli na przykład, czy nie uważa pan, że już za długo siedzi pan na tronie? No, tak widać było, że nie wszyscy są zachwyceni tą operą mydlaną, która się rozgrywa na ekranie, i że uznali to za sposobność do wyrażenia niezadowolenia z takiego rządu. Dlaczego jeszcze wrócę do Nawalnego? Dlaczego jego program, żeby pokazać, w jaki sposób skorumpowana elita żyje i właśnie w jakich bogactwach się pławi, przez kontrast z tą biedą, może być właśnie jeszcze na dodatek tym tematem, który może spowodować jakieś fermenty, że to chodzi o to, żeby jemu oczywiście zamknąć usta i żeby takie komunikaty do społeczeństwa nie docierały. Jeśli chodzi o opozycję, Putin się odniósł do tego, że istnieje opozycja. Powiedział tylko, że to musi być taka opozycja, z którą można rozmawiać, która ma program, a nie tylko szumi. Więc no, zamknął temat. Nie, nazwisko Nawalnego nie padło i o demonstracjach więcej nieprzyjemnych rzeczy nie mówiono. Bardzo było ciekawe to, że podczas tej linii właściwie skupiał się Putin właśnie na tych wewnętrznych sprawach i to właśnie odartych z tego kontekstu politycznego. Mówił o socjalnych, bardzo bliskich ludziom problemach. Czyli też był taki komunikat dla społeczeństwa. My zajmujemy się polityką, my elita władzy, a wy możecie się zajmować swoimi sprawami. To jest i tylko o waszych sprawach takich przyziemnych mogę z wami rozmawiać. O reszcie nie rozmawiam. Też było charakterystyczne, że mało było tej tematyki międzynarodowej, o czym mówił korespondent. Właściwie odniósł się Putin tylko bardzo, bardzo ogólnym planie do Stanów Zjednoczonych i do Ukrainy. I tutaj to widać było po nim, po jego emocji, że właściwie te sprawy go interesują najbardziej. A sprawy krajowe i ekonomia i kryzysy i liczby, to już go naprawdę bardzo mało interesuje, że on sam się tym nudzi. No właśnie, widać było wyraźnie, że Władimir Putin przy tematach międzynarodowych wyraźnie się ożywiał. Wiele mówił na ten temat, mówił też o tych relacjach amerykańsko-rosyjskich, które nie są najlepsze i jak to stwierdził Władimir Putin, liczy na to, że będą się jednak polepszać. Z drugiej strony odniósł się też do ostatnich prac w kongresie nad kolejnymi sankcjami wobec Rosji. Senat przyjął już ten pakiet kolejnych sankcji. Oceniuje Putin jako przejaw wewnętrznej walki politycznej w Ameryce, zastanawiając się nad powodem, dla którego pojawił się ów projekt, zaznaczył, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego. To jest kompletna bagatelizacja tego problemu. Nie są Rosjanie zainteresowani tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w kontekście tych sankcji? Znaczy, jestem przeciwny, żeby w ogóle wystąpienia publiczne przywódców analizować tak jeden do jednego, znaczy możemy się tylko zastanawiać sensownie nad tym, jaki chciał przekaz dać Putin, więc my możemy się powiedzieć, czy on chciał pokazać, że bagatelizuje. Tak, chciał pokazać, że bagatelizuje. Czy bagatelizuje? No to przynajmniej musimy postawić pytajnik. Nie do końca to wiemy, podejrzewamy, że nie. Oczywiście w polityce wobec Stanów Putin był bardzo blisko ogromnego sukcesu. Znaczy, ja lubię taką teorię takiego politologa rosyjskiego Saumina, pięciu kręgów imperium, i on mówił o takim ostatnim kręgu imperium w latach 70., czyli inne partie komunistyczne działające gdzieś na zachodzie. I w tym wypadku, i to wtedy się na przykład uważano, że wielkim sukcesem Rosji Sowieckiej były sukcesy włoskiej partii komunistycznej. Czyli chodziło o to, żeby wpłynąć na proces polityczny w państwach o innym systemie, najbardziej z punktu widzenia Rosji wrogich. I właściwie w ubiegłym roku można powiedzieć, że Rosja powoli zaczęła wracać do sytuacji, kiedy zaczęła wpływać na proces polityczny w państwach, które uważała za przynajmniej za konkurencyjne. I jeszcze próba wpłynięcia na proces polityczny w Stanach Zjednoczonych, no to z punktu widzenia takiego rosyjskiej wyobraźni politycznej, no to po prostu absolutny zawrót głowy i picie szampana. I jak zwykle w rosyjskiej polityce tego szampana było o kieliszek za dużo. I ten Kisl, jak on się chyba nazywa, ten ambasador rosyjski w Stanach,
który już tak z mojego punktu widzenia demonstracyjnie urabiał tą elitę wokół Trumpa, jakby przegiął, można powiedzieć, przepraszam za taki kolokwializm, bo on doprowadził do sytuacji, że dzisiaj nikt z ekipy Trumpa nie jest w stanie zrobić niczego, co by nawet obiektywnie, nawet było dobre dla Stanów Zjednoczonych, ale mogło być odczytane jako sprzyjanie Rosji. Oni są kompletnie sparaliżowani przez tego Kislyaka, który był bliski tego, że już z wszystkimi zjadł lunch i do wszystkich ma już telefon i może robić właściwie co chce. I to się dzieje teraz czkawką. No i to się dla Rosji, to jest takie, to jest absolutnie pyrrusowe zwycięstwo. Bo zwróćmy uwagę, że ten prezydent, o którym się mówiło, mówię o prezydencie Trumpie, że zrobi ten reset z Rosją, który przecież robił prawie każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, czy republikański, czy demokratyczny, to on właśnie tego resetu nie może zrobić, ponieważ ten Kislyak, można powiedzieć, że wstrzyknął administracji Trumpa coś, co ją sparaliżowało w relacjach z Rosją. Nawiasem mówiąc, wcale to nie musi być dobre dla nas, ten paraliż. To może tam jest taki strach przed opinią publiczną w Stanach, że Putin właściwie niby tak dobrze szło, a wszystko po prostu... Może to jest właśnie taka rosyjska robota, źle wyszła, jeśli chodzi o relacje z przyszłą administracją amerykańską. Można powiedzieć, że jeżeli celem było posianie chaosu w elitach amerykańskich, to ten cel został osiągnięty. No tak, ale to jednak nie jest cel maksa. Cel maksymalny... Nie, cel max to było Trump nasz. Pływanie na elitę polityczną wprost. Tak, odwrócenie wszystkich negatywnych tendencji w polityce zagranicznej i we wpływaniu Rosji na Zachód. Ale jak będą te relacje amerykańsko-rosyjskie wyglądać? Władimir Putin wyraził nadzieję także, że Amerykanie pomogą w rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie. Czy rzeczywiście takie nadzieje mogą być związane z Donaldem Trumpem i jego administracją? Tutaj mamy dwa sygnały, które no zobaczymy, bo to będzie właściwie za chwilę, za parę dni. Pierwszy jest taki, że prezydent Trump spotka się najpierw z prezydentem Poroszenką, a potem być może w kuluarach szczytu G20 w Niemczech spotka się z Władimirem Putinem. Piana propagandowa była bita od momentu zaprzysiężenia, nawet wcześniej jeszcze od momentu wygrania przez Trumpa wyborów prezydenckich, że teraz dojdzie wreszcie do spotkania dwóch gigantów, którzy rozstawią po nowemu figury na szachownicy świata i że no nareszcie jest ta nasza chwila, kiedy będzie można porozmawiać i zrobić jakiś nowy deal. To ta chwila się coraz bardziej wydłuża. Już widać nawet właśnie po tej oprawie propagandowej w Rosji, że przestali liczyć na to, że to spotkanie będzie przełomem i że Rosja będzie w stanie ugrać od Stanów Zjednoczonych to, czego chce, czyli uznania, no przynajmniej de facto, choć nie de jure, Krymu za terytorium rosyjskie, zniesienie sankcji, dopuszczenie Rosji do rozgrywania przy kilku najważniejszych stolikach. Widać, że te plany, tak jak powiedział pan Paweł Kowal, za dużo o jeden kieliszek szampana być może wypito, no te plany teraz trzeba korygować bardzo szybko. A Ukraina w dalszym ciągu pozostaje jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym problemem w polityce zagranicznej Rosji. Tak, i tutaj ta rozgrywka będzie trwała i myślę, że Rosja szuka nowego klucza do tej sytuacji. No właśnie, czy znajdzie ten klucz? Czy rzeczywiście Amerykanie pomogą Rosjanom załatwić sprawę Ukrainy? Myślę, że to nie będzie takie proste, dlatego że na Ukrainie już, czy na wschodniej Ukrainie już zaczęły działać takie mechanizmy, które są charakterystyczne dla wojen o niezbyt gwałtownym przebiegu, takich długotrwałych. Pozycyjna. Tak, to jest już dzisiaj sytuacja, w której jest mnóstwo różnych sił, które nie mają interesu w tym, żeby tę wojnę kończyć. I w Rosji, ale pewnie i na Ukrainie są takie siły, które uważają, że ten stan obecnie jest z różnych innych powodów nieoczekiwanych jakoś tam dla nich korzystny, więc tutaj już żadnego dotknięcia czarodziejską różdżką nie będzie. Zresztą myślę, że decydująca będzie sytuacja wewnętrzna w Rosji, to znaczy jest charakterystyczne to, o czym mówiła moja poprzedniczka, że to wyobrażenie o spotkaniu z Putina z Trumpem było takim wyobrażeniem, że dwóch wielkich rozgrywających się spotka. Ten model,
czy ja jestem z kimś tym drugim w innej części świata, takich dwóch, że my jesteśmy takich dwóch wielkich, jest też charakterystyczne dla przywódców, którzy odczuwają niedosyt legitymizacji w swoim kraju. To jest bardzo charakterystyczne, że Putin bardzo dążył do tego, żeby pokazać, że jest ich dwóch, którzy dzielą świat. To znaczy, że już nie jest tak silny, że mógł powiedzieć, to ja decyduję. To znaczy, że używa pewnego resentymentu historycznego, którym chce się legitymizować. Mówimy tutaj o czasach zimnej wojny. Jeżeli dobrze przeanalizujemy to, co się kryło za tymi oczekiwaniami rosyjskimi, to się kryły same resentymenty, jakieś próby powrotu do przeszłości i próby zbudowania dodatkowej legitymacji do rządzenia dzisiaj. No i wreszcie trwanie wojny na wschodzie Ukrainy jest dla Rosji, dla Putina właśnie, dla systemu władzy, dla jego otoczenia szalenie istotne. Znowu właśnie jako dodatkowa gwarancja utrzymania władzy. To działa w taki sposób, że jeśli ktoś prowadzi wojnę, ma zawsze ten argument wobec swoich współpracowników. Oni przychodzą i mówią, no dosyć, Wołodia, ty już się narządziłeś, teraz wchodzi inny, prawda? Masz 3 dni na podjęcie decyzji, ogłoszenie i tak dalej. On mówi, no ale jakie wtedy wyobraźmy sobie, jakie on może użyć argumenty. Jednym z tych podstawowych argumentów w takiej prostej politycznej rozmowie, bo wszystko gdzieś na końcu ma swój koniec właśnie w prostej politycznej rozmowie. Mówi, ale mam wojnę, muszę ją skończyć, jestem w trakcie negocjacji, prawda? Tak wygląda każda polityczna rozmowa, także na super szczytach władzy w Rosji. I on, dla niego ten argument, że prowadzi wojnę, że tam są jakieś niebezpieczeństwa, że to może zostać źle przyjęte przez społeczeństwo, że może dojść do jakiejś dezorganizacji, jest istotnym argumentem subiektywnie z punktu widzenia Putina. Dlatego on nie ma żadnego interesu, żeby tę wojnę kończyć. Ja nie sądzę i nie widzę tego interesu. Będzie pewnie taki zamrożony konflikt, który będzie trwał latami. Na koniec chciałbym zająć się ruchem bezwizowym Ukrainy z Unią Europejską. I jak mówią pogranicznicy, Ukraińcy według stanu na godzinę 6 rano 17 czerwca z bezwizowego trybu przekraczania granicy z Unią Europejską skorzystało niespełna 13 tysięcy obywateli Ukrainy. To rozczarowanie, bo miało być znacznie więcej Ukraińców korzystających z tego dobrodziejstwa. Ale to jest tak, że Ukraińcy mają uregulowane od dawna sposoby przekraczania granicy i pobytu w krajach Unii Europejskiej. Chciałabym wrócić jeszcze do bezpośredniej linii z Władimirem Putinem, dlatego że tam sprawa właśnie ruchu bezwizowego w pewnym sensie pojawiła się, bo Putin został sprowokowany do komentarza na temat przemówienia prezydenta Poroszenki, który chwaląc, witając z radością wprowadzenie ruchu bezwizowego, zacytował wiersz Michaiła Lermontowa „Żegnaj mi, Rosjo niemyta”. To widać było, że wprowadziło Putina w stan ożywienia wielkiego i chciał być bardzo ostry, dowcipny, cięty. Wobec tego zaczął analizować ten wiersz, zaczął dobudowywać jakieś konteksty i widać było, że coraz bardziej się plącze, że to go wyprowadza jeszcze bardziej z równowagi, bo to był sygnał, nie pierwszy przecież sygnał z Kijowa, z Ukrainy, że idziemy do Europy i Rosjo nie myta, zostań u siebie, a my już jesteśmy tam z twarzą zwróceni. Myślę, że ten wymiar ruchu bezwizowego jest może ważniejszy niż te liczby, które pan przytoczył. Być może ten ruch bezwizowy będzie znacznie większy w przyszłości. Anna Łabuszewska z Ośrodka Studiów Wschodnich i dr Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję państwu za rozmowę. W magazynie 7 dni Wschód to już wszystko. Bogumił Husajnow. Do usłyszenia. Powtórka programu. Nie chcieli czekać na ukończenie studiów medycznych, by nieść pomoc pacjentom. Dlatego w 2015 roku utworzyli fundację SASA, wspierającą placówki medyczne w krajach rozwijających się. Właśnie przygotowują się do kolejnej wyprawy. Jej celem będzie szpital świętego Józefa w Mosi w Tanzanii. Jest ich 8, każdy spędzi w tanzańskim szpitalu 4 tygodnie. O szczegółach w Polskim Radiu 24 mówiły Olga Koryczyńska, lekarz i prezes fundacji, oraz Agnieszka Jarzębowska i Zofia Awiżeń, studentki i wolontariuszki fundacji, a rozmawiał z nimi Krzysztof Grzybowski. Latem, czyli już niedługo, wybieracie się, czy też część z was, to teraz ustalimy, wybiera się do Tanzanii, by tam nieść pomoc medyczną.
Jest tylko jeden kłopot. Na taki wyjazd zawsze potrzebne są pieniądze. Zbiórka trwa. Właśnie podglądam sobie w tej chwili, jak to wygląda. Sporo jest niestety, sporo jeszcze do zebrania zostało. Dlaczego warto was wesprzeć? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że... Olga Korycińska. Tak. Witam Państwa. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że szpital, któremu chcemy nadal pomagać, zaczęliśmy pomagać mu już 2 lata temu. Mamy dobry kontakt ze szpitalem. Wiemy, czego szpital potrzebuje. Uważamy, że jest to mądra pomoc i chcemy, żeby te efekty tego, co dokonają wolontariusze, m.in. Agnieszka i Zosia, przetrwały dużo dłużej niż tylko przez te miesiące wakacyjne. Na czym taki wolontariat, inaczej, na czym taka pomoc tam na miejscu polega, ma polegać? Macie już jakieś doświadczenia? Naszym priorytetem w pomaganiu szpitalowi jest po pierwsze wysyłka podstawowego sprzętu medycznego i też większość pieniędzy ze zbiórki będzie szło właśnie na zakup tego sprzętu, bo on jest tam najbardziej potrzebny, bo albo nie jest dostępny na miejscu, albo jest bardzo złej jakości. No i drugą kwestią, w której chcemy pomóc, jest nasza obecność tam, po prostu w pracy codziennej lekarzy i pielęgniarek. Brakuje tam nie tylko sprzętu, ale również personelu, ludzi, którzy mają wiedzę i wykształcenie medyczne? W tym momencie z takich informacji prawie że na żywo, które dostaję, ponieważ dzięki temu, że byłam w szpitalu rok temu ponad i spędziłam tam 7 tygodni. Mam kontakt właśnie z lekarzami i w tym momencie wiem, że brakuje chociażby pielęgniarek. A jeśli chodzi o lekarzy, to problemem jest tutaj edukacja, czy też dużo krótsza edukacja, którą my mamy, znaczy w porównaniu do tego, którą my mamy. I ta edukacja jest no, też troszeczkę innej jakości. I dlatego nasi studenci, którzy są dobrze wykształceni z tak zwanych chorób cywilizacyjnych, które w państwach afrykańskich zyskują na znaczeniu i coraz więcej osób na nie właśnie choruje, są z nich dużo lepiej doświadczeni i wykształceni nawet niż niektórzy lekarze tam. Natomiast z drugiej strony mogą nauczyć się dużo, jeśli chodzi o choroby zakaźne czy choroby tropikalne, które u nas w Polsce dopiero zaczynają się pojawiać w związku z tym, że ludzie na przykład chociażby więcej podróżują. No teraz jedno bardzo ważne pytanie, tak mi się wydaje, patrząc na to zupełnie z boku, no nie mając medycznej wiedzy, nie znając Afryki. Na czym polega różnica między pracą tam w szpitalu, a pracą tu w polskim szpitalu, w szpitalu europejskim? Bo no, tu oczywiście chcąc, nie chcąc, do głowy przychodzą nam różnego rodzaju obrazki, różnego rodzaju stereotypy, no takie filmowe klisze, które bardzo często możemy zobaczyć chociażby w programach telewizyjnych. Pytanie, na ile te skojarzenia są prawdziwe, a na ile nie? To może jeszcze wypowiem się z racji tego, że rzeczywiście w tym momencie będąc lekarzem stażystą, codziennie jestem w szpitalu i tak w pełni prawie uczestniczę w tym życiu szpitalnym i mam z tym związane pewne obowiązki. Może różnica taka największa jest też taka, że w momencie, kiedy jesteśmy na izbie przyjęć w takim szpitalu polskim, to mimo wszystkich problemów, z którymi borykamy się na co dzień w ochronie zdrowia i na pewno nie jest ona idealna w Polsce, to w momencie, kiedy przychodzi pacjent i ja muszę mu zszyć ranę, wyciąć zmianę bądź zaopatrzyć tą ranę, mam wszystko pod ręką. Po prostu wyciągam to z szuflady albo mam wszystko na stoliczku. W Tanzanii często było tak, że na przykład rękawiczki przynoszono, tak? Donoszono, po prostu wydzielano te rękawiczki, czy na przykład nici chirurgiczne. Inna wolontariuszka fundacji, która była we wrześniu zeszłego roku, ponieważ staramy się, żeby regularnie przyjeżdżali do szpitala nasi wolontariusze. Ja byłam w styczniu, w lutym, ona była we wrześniu i we wrześniu dużo bardziej jeszcze było widać te braki. Po prostu nie wiem, nie było nici chirurgicznych, bądź nici chirurgiczne, którymi można było zszyć ranę, w ogóle nie nadawały się tak naprawdę do tego. To jest chyba ta największa różnica. Ale myślę, że w zależności od kraju, regionu, te problemy mogą być po prostu różne. No i myślę, że ta edukacja i też dostęp do specjalistów. Może tak szybciutko tylko powiem, że na zbiórce również zbieramy na to, aby mógł z nami pojechać lekarz
w trakcie specjalizacji. Tutaj celujemy w ginekologa i aby po prostu polepszyć tam taką opiekę okołoporodową, która tam naprawdę no, nie jest na wysokim poziomie. Także to jest też nasz cel. To teraz zwrócę się do wolontariuszy, które no, rozumiem tym bardziej przygotowują się do tego wyjazdu. Czego się spodziewacie? Znaczy, na jakie takie początkowe, pierwsze obrazki liczycie? No bo musicie mieć jakieś wyobrażenie tego, co tam zastaniecie. Przede wszystkim staramy się... Zabijawi, tak, dzień dobry. Przede wszystkim czerpiemy bardzo dużo od osób, które właśnie, tak jak na przykład Olga, były tam, więc są w stanie nam tak naprawdę opowiedzieć, jak to wygląda i tak naprawdę, czy byśmy mogli też się nastawić, bo to wiadomo, że to jest kompletnie inna kultura, inny kraj, inny klimat. Więc... A masz jakieś delikatne obawy dotyczące tego, no, na ile będziesz się w stanie tam adoptować na przykład do tej specyfiki mentalności? Myślę, że obawy zawsze są i będą i dopóki jak tak naprawdę tam nie pojedziemy i nie zobaczymy tego na własne oczy, to się nie przekonamy. Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę super sprawa, tak naprawdę pomóc komuś, kto naprawdę jest w potrzebie. I też tak naprawdę dla nas cenne doświadczenia, które tak naprawdę zostaną z nami na całe życie. Dzięki temu będziemy mogli być w przyszłości, myślę, że lepszymi lekarzami, lepszymi ludźmi. Olga Korycińska, lekarz, stażystka, prezes Fundacji SASA, Zofia Awiżeń, wolontariuszka, studentka Warszawski Uniwersytet Medyczny i Agnieszka Jarzębowska, podobnie wolontariuszka i studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Fundacja SASA się Państwu właśnie przedstawiała i zachęcamy do wsparcia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Powtórka programu. Autopromocja. Jak zarobili pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? O to wszystko pytamy czołowych polskich biznesmenów i menedżerów w audycji Ludzie Gospodarki. Do usłyszenia w każdą niedzielę po godzinie 15.30. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się piąta. Czas na informację dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Najprawdopodobniej są dwie ofiary tragicznego zdarzenia w północnym Londynie, gdzie ciężarówka wjechała w grupę ludzi wychodzących po modlitwie z meczetu, podaje dziennik The Sun. Do incydentu doszło w dzielnicy Finsbury Park. Co najmniej kilkanaście osób zostało rannych, jedna osoba została aresztowana. Jak informuje Evening Standard, z samochodu, który wjechał w ludzi, wysiadł mężczyzna z nożem w ręku. Co najmniej jedna osoba została przez niego ugodzona. Nie wiadomo, czy to właśnie jego aresztowała policja. Szczegóły przebiegu zdarzenia nie zostały na razie potwierdzone przez policję. 36 zakładników z ośrodka turystycznego w stolicy Mali Bamako, zaatakowanego w niedzielę po południu przez terrorystów, jest już na wolności, podała malijska telewizja. Nie podano, czy na terenie kompleksu hotelowego wciąż przetrzymywani są ludzie. Do ataku na ośrodek w Dugura Koro doszło w popołudniu czasu lokalnego. Zginęły w nim co najmniej dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne. Malijska policja przekazała, że trzech napastników zostało zastrzelonych podczas akcji, a jednemu udało się zbiec i jest wciąż poszukiwany. Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do ataku. Amerykanie zestrzelili syryjski myśliwiec na terenie Syrii. Dowództwo wojsk Stanów Zjednoczonych, które walczy przeciwko fanatykom z tzw. państwa islamskiego, twierdzi, że maszyna została zaatakowana, bo bombardowała siły sprzymierzone z Amerykanami. Syryjskie władze twierdzą, że samolot uczestniczył w misji rozpoznawczej przeciwko tzw. państwu islamskiemu i że incydent będzie miał poważne konsekwencje. To pierwszy przypadek od czasu wybuchu wojny domowej w Syrii przed 6 laty, aby wojska USA zestrzeliły należącą do syryjskiej armii maszynę. Wszystko działo się na obrzeżach miasta Rakka, które jest samozwańczą stolicą tzw. państwa islamskiego. Francuski świat polityczny w sposób zgodny z zasadami wyborczego fair play przyjął decyzję elektoratu dającego absolutną większość partii prezydenta Emmanuela Macrona. Z nieoficjalnych rezultatów drugiej tury wyborów parlamentarnych wynika, że jego ugrupowanie Republika Naprzód będzie miało 355 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym.
Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Prognozy zapowiadały miażdżące zwycięstwo partii prezydenta, nawet około 450 mandatów na ponad 550 możliwych. Rzecznik rządu oświadczył, że Francuzi wyraźnie nie chcieli dać aż takiej przewagi jednej partii, mimo że masowo opowiedzieli się za ugrupowaniem Emmanuela Macrona, wiążąc z nim wielkie nadzieje. Dotychczasowy przywódca socjalistów Jean-Christophe Cambadélis oświadczył, że podaje się do dymisji ze stanowiska szefa partii, a dalej powiedział: mimo bardzo niepokojącej absencji, zwycięstwo Emmanuela Macrona jest niepodważalne. Porażka lewicy oczywista, partii socjalistycznej bezdyskusyjna, a populiści z lewej i z prawej zostali zepchnięci na margines. Tym samym wyborcy chcieli dać szansę nowemu prezydentowi i nie dali żadnej szansy jego przeciwnikom. Teraz prezydent republiki ma całą władzę. Republikańska prawica chce odbudować swoje szeregi. Skrajna lewica zapowiada utworzenie grupy parlamentarnej, a premier Edouard Philippe wyjaśnia, że Francuzi od złości woleli nadzieję. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Władze Portugalii ogłosiły 3-dniową żałobę narodową. Pożary lasów w środkowej części kraju kosztowały życie co najmniej 62 osób. O szczegółach Wojciech Cygielski. Ogień pojawił się późnym wieczorem w sobotę w górzystym terenie oddalonym o około 200 km od stolicy kraju Lizbony. Większość ofiar to osoby, które zginęły w samochodach, gdy próbowały uciec z płonących terenów. Co najmniej 30 ciał znaleziono w samochodach, a 17 na drodze obok pojazdów. Wśród zabitych są też dzieci. Z żywiołem walczy teraz 1500 strażaków. Mogę zapewnić, że strażacy użyli wszystkich dostępnych środków w walce z ogniem. W ciągu dnia mieliśmy 156 pożarów w całym kraju. Teraz aktywnych pozostaje 11, a dwa spośród nich są szczególnie groźne. Mówił dziennikarzom premier Portugalii Antonio Costa. Wiadomo już, że jest to największa tego typu tragedia w historii Portugalii. Przypuszcza się, że pierwszy z całej serii pożarów został spowodowany przez uderzenie pioruna. W Portugalii w ostatnich dniach panowały 40-stopniowe upały, a od wielu dni nie spadł deszcz i ziemia była wysuszona. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Przenosimy się do kraju. W dzień będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na Pomorzu Wschodnim, Kujawach oraz północnym wschodzie Polski miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 25 do 28 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich od 21 do 25 oraz na wybrzeżu od 20 do 22. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 5. Jest dziś poniedziałek, 19 czerwca, 170 dzień roku. Imieniny obchodzą Bonifacy, Julianna, Michalina i Romuald. A teraz na antenie Polskiego Radia 24 wracamy do audycji Luizy Bebłot. Powtórka programu. Warto czytać. Dzień dobry, dziś gościem audycji Warto czytać w Polskim Radiu 24 jest pani Marzena Filipczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka książki Rozważnie i Romantycznie, czyli będzie jakiś romans? Kolejny do przeczytania? Jak ktoś sobie dopisze, to może być. W podtytule jest poradnik dla podróżujących kobiet oraz mężczyzn, żeby nie bali się wypuścić ich z domu. Czy są mężczyźni, którzy boją się wypuszczać kobiety z domu? Jeszcze w dzisiejszych czasach? Mniej więcej każdy. Dlaczego? Bo takie podstawowe pytanie, z jakim ja się spotykam, ja podróżuję solo od 10 lat, to jest, czy ty się nie boisz? Jaka jest odpowiedź? No, że pewnie, że się boję, bo ja uważam, że jeżeli ktoś się nie boi, to jest bardzo nierozsądny. Ja się nie bałam raz, to było dawno temu, kiedy pojechałam do Afryki i uznałyśmy z koleżanką, że wejdziemy na Mount Kenya, czyli drugi co do wysokości szczyt, i nasz podstawowy problem był taki, czy nas nie zje lew, jak się rozbijemy w buszu. A byłyśmy na tyle głupie, że jak dojechałyśmy nocnym autobusem z Mombasy do Nairobi, to nie posłuchałyśmy ostrzeżeń miejscowych i kierowcy, żeby nie wychodzić z dworca, dopóki się całkiem nie rozjaśni. No i poszło za nami kilku panów z nożami i nas obrabowali, mówiąc krótko. To nie brzmi zachęcająco, jeśli rozmawiamy o poradniku dla samotnie podróżujących kobiet. No ale właśnie to jest podstawa, że gdybym ja tych miejscowych posłuchała, ja się potem bardzo długo bałam wyjeżdżać poza Europę, jeszcze dłużej nie wracałam do Afryki, ale wróciłam. I od czasu, kiedy ich słucham i się zachowuje rozsądnie, to nic złego się nie dzieje. Więc to jest takie ostrzeżenie na dzień dobry. Właściwie jestem panom wdzięczna za tą lekcję. Czyli warto słuchać? Przede wszystkim słuchamy, zachowujemy się rozsądnie, nie robimy głupich rzeczy. I warto czytać także przewodniki i poradniki, bo to nie jest przewodnik, tylko poradnik dla podróżujących kobiet. A wspomniała pani przed momentem, że podróżuje pani solo.
Czyli nie samotnie, w pojedynkę. To jest jakaś różnica? No różnica, bo znaczy różnica. No podróżuję samotnie, jakby to nie nazwać. Natomiast ja nigdy samotna w takiej podróży nie jestem. Samotność to jest w zasadzie ostatnie, czego mi brakuje, dlatego że jak jestem sama, to ludzie są bardziej śmiali, żeby do mnie podejść, miejscowi ludzie, których spotykam. I ja też mam częściej potrzebę, żeby do nich wejść, więc wtedy się zdarzają takie rzeczy, które by się nie zdarzyły, gdybym była z kimś albo w grupce. Bo jak jesteśmy nawet we dwójkę, to jesteśmy skupieni jednak na sobie i rozmawiamy ze sobą i tworzymy taką zamkniętą, takie zamknięte coś. A w podróży to nie jest ważne, żeby jednak mieć kogoś u swojego boku, żeby na przykład podziwiając piękny krajobraz, nie tylko sobie pomyśleć, Boże, jak tu pięknie jest, tylko też podzielić się tą radością. No to zależy od konstrukcji psychicznej danego osobnika, bo rzeczywiście ja znam ileś osób, które nie potrafią same pójść do kina, nie potrafią same, źle się czują w samej restauracji, to pewnie one będą się też źle czuły w takiej samodzielnej podróży w pojedynkę. Mi to nigdy nie przeszkadzało. Konstrukcja psychiczna, psychologiczna, jaka powinna być, żeby się zdecydować na samotną podróż? Trzeba się przede wszystkim dobrze czuć ze sobą, nie nudzić się ze sobą, być człowiekiem otwartym, chociaż w zasadzie tej otwartości to można się nauczyć, ona przychodzi potem, no przychodzi po prostu z kolejnymi podróżami, bo jak ja na początku też się wstydziłam do ludzi podchodzić i pytać ich o różne rzeczy, ale jak nie dowiem się o transport, to po prostu nigdzie nie dojadę, jak sobie nie znajdę hotelu, to nie będę miała gdzie spać, więc tego wszystkiego, to wszystko przychodzi potem automatycznie. Natomiast to najważniejsze to jest chyba właśnie, no tak potrafienie przebywanie, znaczy no nie potrzebowanie posiadania obok cały czas takiego bezpiecznika, no bo ktoś, kto jest obok, to jest takim bezpiecznikiem, że ja sobie zawsze wtedy myślę, no dobra, ja sobie nie poradzę, ale tutaj jest ktoś, kto być może mi pomoże. Słowo bezpiecznik to słowo klucz w dzisiejszych czasach. Świat staje się miejscem coraz mniej bezpiecznym, a pani jeździ w takie miejsca, które, no właśnie, dużo można o nich powiedzieć, ale nie kojarzą się z bezpieczeństwem. No w zasadzie dzisiaj z bezpieczeństwem to kojarzy się nie wiem co. Gdybym miała polecieć jakieś bezpieczne miejsce na podróż, to bym powiedziała Białoruś. Bo no, paradoksalnie państwa właśnie reżimowe są bezpieczne. W tej chwili my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie dojdzie do jakiegoś zamachu czy strzelaniny. Nawet to ostatnie tygodnie pokazują, czy to, nie wiem, Europa Zachodnia, Afryka Północna, Bliski Wschód, nie ma żadnego prawdopodobieństwa. Pani była samotnie między innymi w Iranie. To dobry pomysł? W Iranie. Iran jest jednym z lepszych pomysłów. No właśnie strasznie wstrząsnął zamach, który niedawno się odbył w Iranie, bo tego do tej pory nie było. Moim zdaniem z krajów muzułmańskich Iran jest najlepszym na taką pierwszą samodzielną podróż dla kobiety. Dlatego, że ludzie są strasznie opiekuńczy, dziewczyny są bardzo spragnione kontaktów ze światem zewnętrznym. On był długo zamknięty i podchodziły do mnie, zapraszały mnie do siebie, pomagały mi. No a równocześnie, znaczy no trzeba przestrzegać pewnych reguł i pogodzić się z tym, że mogą nas śledzić pewne oczy cały czas, ale jest to kraj bardzo bezpieczny. A który kraj by pani zdecydowanie teraz odradzała? Z takich, które odwiedziłam, to chyba bym żadnego nie odradzała, ale z takich, które tam, gdzie toczą się konflikty wojenne, czyli co, Irak, Syria, Afganistan, chociaż to jest tak, że zwykle nawet w kraju, w którym toczą się konflikty wojenne, są miejsca bezpieczne, ale to raczej dla bardziej zaawansowanych podróżników. Na przykład w Iraku to jest rejon Kurdystanu. Ja byłam tam 3 lata temu i dało się całkiem spokojnie tam wjechać. W tej chwili jest niespokojnie, ale ileś osób wjeżdża tam, bo, znaczy, no, ale to już jest dla zaawansowanych. Można. A dla początkujących, bo mamy teraz czerwiec, pełnia sezonu, za chwilę będziemy mieć urlopy, kolejne długie weekendy, wnioski urlopowe powoli zaczynamy już wysyłać. Jaka jest rada dla kogoś, kto do tej pory spędzał wakacje all inclusive? Mówimy o kobietach. O kobietach oczywiście, samotnie podróżujących, które płacą podwójną cenę za hotelowy pokój, a chciałoby w tym roku zrobić coś innego i odważyć się na taką pierwszą samodzielną podróż w jakieś nieoczywiste miejsce. No to zależy, co lubią i czego oczekują, bo takim podstawowym, jeżeli chodzi o egzotykę, takim najłatwiejszym krajem do podróży, to jest Tajlandia. Ona jest nawet nazywana podróżniczym przedszkolem i to słusznie, bo jest bardzo łatwa infrastruktura, dobrze zorganizowana, Tajlandia jest tania, egzotyczna, bezpieczna. Dla kobiet też jest dobrym pomysłem Malezja z tamtej części, nowoczesna. Ale na przykład w Europie, bo nawet niedawno też mnie ktoś o to pytał i pisałam coś, ja polecam serdecznie Macedonię, która jest takim bardzo egzotycznym krajem, niedocenianym. W Ameryce Południowej dobrym wyborem jest Peru, które jest bezpieczne, a na przykład w Afryce, która jest kontynentem najtrudniejszym chyba w podróżowaniu i najrzadziej odwiedzanym, to poleciłabym Rwandę. Bo jest bardzo nowoczesna i to było dla mnie takie zaskoczenie, kiedy tam dojechałam tam przypadkiem, bo przy okazji ich wizyty w Ugandzie.
i wbiło mnie w to miejsce. Jest bezpieczna, nawet sami Irlandyjczycy mówią, że boją się jeździć do sąsiednich krajów. Oni są, wyraźnie mają inny kolor skóry i są rozpoznawani. Jest bardzo nowoczesna. Nie wiem, są na przykład zakazane reklamówki foliowe. No takie niezwykłe, jest bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie. Ludzie uprawiają rano jogging. Takie miłe zaskoczenie. Padło słowo tanio. Podróż na drugi koniec świata może być tania? To zależy, do czego to porównamy, bo jeżeli oczywiście porównamy to do podróży w Polsce, to ona będzie droga, ale jeżeli porównamy to do wycieczki zorganizowanej w tym samym kierunku, to może być tania. Bo ja tutaj wyczytałam, że 5 tygodni w Boliwii i Peru, 1500 zł bilety, plus około 4,5 tysiąca złotych na miejscu. Jak to możliwe? No, trzeba przede wszystkim się dostosować do lotów. Trzeba polować na promocję i to nie jest tak, że sobie zakładamy, że ja pojadę wtedy i wtedy w takie i takie miejsce. Tylko ja wiem, kiedy mniej więcej mogę wyjechać i mam ileś miejsc, w które chciałabym pojechać, czyli nie ograniczam się i jeżeli jest promocja akurat w takim kierunku, to lecę. Marzena Filipczak, autorka książki Rozważnie i romantycznie, poradnik dla podróżujących kobiet oraz mężczyzn, żeby nie bali się wypuścić ich z domu. Była gościem audycji Warto Czytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A na kolejną audycję zapraszam w kolejną niedzielę o 14:15. Luisa Wybut. Powtórka programu. Polacy w świecie. Maria Furdyna, witam Państwa i zapraszam na magazyn polonijny. Dziś opowiemy o Dniu Polaków w Kazachstanie i wizycie polskiej delegacji w tym kraju pod przewodnictwem wicemarszałek Senatu Marii Koc. Zajrzymy także na Litwę, gdzie zakończył się rok szkolny. Porozmawiamy o sytuacji w szkolnictwie, zwłaszcza w kontekście Polaków mieszkających w tym kraju. Lwów doczekał się swojego zespołu parlamentarnego. Posłowie i senatorowie zapowiadają wzmocnienie kontaktów z tamtejszą Polonią oraz wyjazdy na Ukrainę, między innymi w kwestii powstającego we Lwowie Domu Polskiego. Zaczynamy od najważniejszych polonijnych wydarzeń, które zebrała Maja Wasilewska. W stolicy Kazachstanu w Astanie przybywa z wizytą polska delegacja parlamentarno-rządowa. Wczoraj zorganizowano Dzień Polaków w Kazachstanie. W Astanie są m.in. wicemarszałek Senatu Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości oraz senator Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego. Obchody są jednym z elementów trwającej w stolicy Kazachstanu wystawy Expo 2017. Członkowie delegacji odwiedzili także Alżir, miejscowość znaną także pod nazwą Malinowka. To tutaj mieścił się w czasach sowieckich obóz dla kobiet, żon osób uznanych przez KGB za wrogów narodu sowieckiego. W Alżirze otwarto wystawę Armia Andersa – Szlak Nadziei. Według oficjalnych kazachskich danych polska diaspora w tym kraju liczy 34 tysiące osób. Na zakończenie swojej wizyty w Chorwacji prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkającymi w tym kraju Polakami. Prezydent był w Zagrzebiu, głównie w związku z przygotowaniami do lipcowego szczytu Trójmorza w Warszawie. Polska i Chorwacja są organizatorami tego ważnego międzynarodowego wydarzenia. Szczyt Trójmorza ma być spotkaniem przywódców 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie poświęcony wspólnym inwestycjom gospodarczym. To nie jest miłość, to hasło inicjatywy skierowanej do mieszkających w Rzymie Polek. Jej celem jest uświadomienie problemu przemocy wobec kobiet, walka z nią i pomoc jej ofiarom. Maltretowane przez partnerów Polki mogą szukać pomocy w specjalnie uruchomionych posterunkach policji. Z inicjatywy polskiego konsulatu włoscy policjanci będą organizować komisariaty w przyczepach kempingowych. Więcej w relacji naszego korespondenta w Rzymie, Piotra Kowalczuka. 3/4 mieszkających we Włoszech Polaków to kobiety, nierzadko padające ofiarą przemocy. Problem jest poważny, sporo otrzymujemy telefonów, proszą, żeby im pomóc, proszą, żeby je gdzieś pokierować, albo też dzwonią, żeby w ogóle móc z kimś porozmawiać. Dlatego ważne jest też, że mogą porozmawiać w języku polskim. Mówi radca prawny polskiej ambasady Anna Wojtulewicz. Polski konsulat jako pierwsza zagraniczna placówka dołączył do trwającej od roku akcji włoskiej policji To nie jest miłość. To nowość. Bardzo cieszymy się z tej inicjatywy. To ważna współpraca z polską społecznością. Na pewno pomoże polskim ofiarom przemocy. Ale donne che subiscono violenza. Powiedziała polskiemu radiu wicekwestor Rzymu Anucja Skielero. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio Rzym. W Astanie, stolicy Kazachstanu, odbył się wczoraj Dzień Polaków w tym kraju. To była jedna z imprez towarzyszących światowej wystawie Expo 2017. W wydarzeniach w Kazachstanie wzięła udział polska delegacja parlamentarno-rządowa pod przewodnictwem wicemarszałek Senatu Marii Koc. Dzień Polaków w Kazachstanie został zainaugurowany koncertem w sali widowiskowej astańskiego baletu i zgromadził kilkuset widzów. Byli to w większości przedstawiciele polskiej diaspory mieszkający na
na co dzień w różnych częściach Kazachstanu. Z Astany Krzysztof Renik. W koncercie wystąpili członkowie polonijnych zespołów śpiewaczo-tanecznych z Kazachstanu, a także przybyły z Polski zespół tańca ludowego Promni. W trakcie koncertu wicemarszałek Senatu Maria Koc udekorowała medalami Pro Patria czterech Polaków z Kazachstanu. Witalija Święcickiego, prezesa Związku Polaków w Kazachstanie, Walentynę Korniewą, prezeskę Stowarzyszenia Kopernik w Pietropawłowsku, Anatola Rafalskiego, znanego w Kazachstanie biznesmena z Jasnej Polany i Romana Paszkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Polonia z Temertau. Anatol Rafalski nie wzruszenia z powodu odznaczenia. Dla Polaka, który dawno temu został oderwany od ojczyzny i nie z własnej woli znalazł się tysiące kilometrów od niej, to dzień historyczny. Dzisiaj poczuliśmy się nie tylko Polakami z Kazachstanu, ale prawdziwie polskimi Polakami. I polskie Polaki. Krzysztof Renik, Astana, Polskie Radio. Na terytorium Kazachstanu żyje około 34 tysięcy Polaków. Drugie tyle to osoby pochodzenia polskiego. Wiceszef MON Michał Dworczyk ma nadzieję, że dzięki nowej ustawie o repatriacji, która obowiązuje od maja, mieszkający w Kazachstanie Polacy będą mogli wrócić do naszego kraju. W tym roku jest ponad 30 milionów złotych w budżecie zarezerwowane na przyjazd kilkuset osób z Kazachstanu. Powstaną ośrodki adaptacyjne, zostało zmienionych szereg wymagań i jestem przekonany, że w sposób bardzo spóźniony, ale jednak skutecznie w czasie tej kadencji spłacimy dług moralny wobec naszych rodaków w Kazachstanie, którzy byli represjonowani tylko ze względu na swoją narodowość i przyjmiemy ich w Polsce. A członkowie polskiej delegacji parlamentarno-rządowej podczas wizyty w Kazachstanie odwiedzili także miejsca ważne dla Polaków. Złożyli kwiaty na grobie błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego oraz oddali hołd ofiarom stalinowskiego terroru w dawnym obozie pracy nieopodal Karagandy. Odwiedzili także miejsce dawnego obozu przymusowej pracy kobiet w osadzie Alżir. Wyrazili wdzięczność władzom kazachskim za upamiętnienie miejsca, w którym ginęli także Polacy. W miejscu dawnego kobiecego obozu przymusowej pracy otwarto wystawę Armia Andersa – Szlak nadziei. W uroczystości wzięła udział córka generała Władysława Andersa, senator Anna Maria Anders. Był tam także Krzysztof Renik. Oddajmy mu ponownie głos. Kompleks muzealny w Alżir przypomina historię tysięcy więźniów, którzy trafili na kazachskie ziemie w wyniku sowieckiej polityki represji. Wśród tych osób byli także liczni Polacy oraz ich rodziny, deportowane do Azji w okresie II wojny światowej. Mówiąc o armii generała Andersa, Maria Koc, wicemarszałek Senatu, wyjaśniała. Tutaj na terenie Kazachstanu ta armia się tworzyła. Tysiące Polaków, mężczyzn, ale nie tylko, także kobiet, dzieci, całych rodzin przybywało, aby wstąpić w szeregi tej armii. Później ci ludzie walczyli na frontach II wojny światowej, walcząc o wolną Polskę. Córka generała Władysława Andersa nie kryła wzruszenia w trakcie uroczystości inauguracji ekspozycji. Dla mnie to jest ważne i wzruszające, że akurat tutaj w Kazachstanie, bo nas łączy bardzo smutna historia. To jest ważne, żeby świat o tym wiedział. Wystawa Armia Andersa Szlak Nadziei eksponowana była w kilku krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Krzysztof Renik, Astana, Polskie Radio. Od 10 czerwca w stolicy Kazachstanu Astanie otwarta jest światowa wystawa Expo 2017. Swój pawilon ma tam także Polska. Międzynarodowa wystawa Expo to szansa na ekspansję zagraniczną naszych firm. To także doskonałe miejsce, w którym nasi przedsiębiorcy mogą nawiązać kontakty handlowe. A Kazachstan ma ogromny potencjał, o czym mówili uczestnicy 10 edycji Astańskiego Forum Ekonomicznego. Do Astany przyjechało około 5 tysięcy gości. Wśród nich także przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mówi Michał Polański z PARP. Dla kazachskich organizacji otoczenia biznesu, dla kazachskich władz Polska jest przykładem sukcesu gospodarczego. I to, co oni też widzą w Polsce, to jest to, że w Polsce rozwinęła się bardzo dobrze mała i średnia przedsiębiorczość. Tutaj w dalszym ciągu gospodarka jest zdominowana przez duże firmy państwowe lub parapaństwowe, mimo już jakby proces prywatyzacji trwa. I chcą się nauczyć tego, w jaki sposób namawiać ludzi do tego, żeby zakładali przedsiębiorstwa, a po drugie do tego, jak ich wspierać. Kolejną po wystawie Expo w Astanie, okazją do gospodarczych kontaktów między obu naszymi krajami, będzie organizowane przez PARP we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w Astanie 6 września. W magazynie przenosimy się do Chorwacji. Strzedniową wizytą w tym kraju był prezydent Andrzej Duda. W Zagrzebiu spotkał się z miejscowymi władzami, biznesmenami oraz Polonią. Prezydenci Chorwacji i Polski zachęcali przedsiębiorców obu krajów do wzajemnych inwestycji. Kolinda Grabar-Kitarowicz i Andrzej Duda mówili o tym w czasie polsko-chorwackiego forum biznesowego w Zagrzebiu.
O szczegółach Wojciech Segielski. W ubiegłym roku do Chorwacji przyjechało około 1 000 000 polskich turystów, którzy zostawili na miejscu 255 milionów euro. Polacy to szósta co do wielkości nacja, która odwiedza adriatycki kraj. Prezydenci obu krajów liczą jednak, że oprócz turystyki współpraca biznesowa rozwijać się będzie także w innych branżach. Ogromnie istotna jest infrastruktura energetyczna i niezależność w tej kwestii. Trzeba ją rozbudowywać wspólnymi siłami. Podkreślała chorwacka prezydent Kolinda Grabar-Kitarović. Jak przypomniała, władze zdecydowały już o utworzeniu terminalu gazowego LNG na wyspie Krk. Podpisano też memorandum o połączeniu go z polskim terminalem w Świnoujściu. Chorwacki rząd chce też połączyć port w Rijece z krajami Europy Środkowej. Z kolei prezydent Andrzej Duda przekonywał w Zagrzebiu, że dzięki nowym inwestycjom energetycznym, w tym dzięki nitce gazociągu z Danii, Polska mogłaby dostarczyć gaz do krajów regionu. Ja zakładam, że w wyniku powiększanych możliwości gazoportu w Świnoujściu plus budowy Baltic Pipe Polska rzeczywiście będzie mogła być tym dostarczycielem bezpieczeństwa energetycznego. Według polskich władz wspólne obroty gospodarcze Polski i Chorwacji wyniosły w ubiegłym roku 3 miliardy złotych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Zagrzeb. Na zakończenie wizyty w Chorwacji prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkającą w tym kraju Polonią. Według chorwackich szacunków w całym kraju jest około 2300 osób polskiego pochodzenia, z czego niecałe 1000 ma polskie obywatelstwo. A wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Chorwacji to był jeden z ostatnich etapów przygotowań do zaplanowanego na początek lipca szczytu Trójmorza w Polsce. Weźmie w nim udział m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W magazynie Polacy w świecie teraz Litwa, gdzie zakończył się rok szkolny. W ubiegłym roku wprowadzono sporo zmian. Jak Polacy mieszkający w tym kraju przyjęli reformę? O sytuacji w szkolnictwie na Litwie rozmawiałam z dr Renatą Mieńkowską-Norkienę, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Zakończył się rok szkolny na Litwie. Warto zatem porozmawiać o sytuacji w szkolnictwie w tym kraju, zwłaszcza w kontekście Polaków mieszkających na Litwie, a to jest bardzo duża społeczność. Od 1 września ubiegłego roku wprowadzono wiele zmian. Wprowadzono jednakowy dla wszystkich szkół, w tym również mniejszości narodowych, program nauczania języka litewskiego w klasach 1-10. Edukacja przedszkolna stała się obowiązkowa. Zaostrzono kontrolę frekwencji w szkole. Jak pani ocenia te zmiany i co można powiedzieć po roku funkcjonowania? Te zmiany były w pewnym sensie wynikiem już zaistniałej sytuacji, w której Litwini postawili trochę mniejszości narodowe przed faktem dokonanym. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie trochę protestowała przeciwko temu swego czasu, natomiast te zmiany nastąpiły i one właściwie były nieodwracalne. Zresztą Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, powiedziałabym, dosyć mało efektywny sposób walczyła o to, żeby coś się tam zmieniło, bo można było pewne kwestie usprawnić, można było przedłużyć okresy przejściowe. Natomiast można powiedzieć tyle, że ten system jakoś funkcjonuje, to znaczy okazuje się, że wiele obaw było nieuzasadnionych. Jednocześnie polskie szkoły, generalnie rzecz biorąc, nie straciły na poziomie czy na jakości nauczania może tak bardzo, jak się tego obawiano. Rzeczywiście jest tak, że sporo nauczycieli musiało podjąć wyzwanie, bo pamiętajmy, że funkcjonowanie w nowym systemie, kiedy na przykład jest dużo więcej języka litewskiego, kiedy matura jest w języku litewskim, tam pani mówiła też o takich zmianach, które są zmianami dla wszystkich absolutnie i one nie dotyczą mniejszości narodowych, tylko dotyczą wszystkich, tak, czyli kwestia absencji na przykład młodzieży i wagarowania i tak dalej. No, to są kwestie, które Litwini podjęli właściwie bardziej z troski o jakość kształcenia w ogóle na Litwie. Natomiast te kwestie, które dotyczą mniejszości narodowych, te obawy właściwie się nie do końca potwierdziły. Ta największa obawa dotyczyła nauczycieli i rzeczywiście, tak jak wspomniałam, nauczyciele musieli podjąć to wyzwanie, to znaczy wielu z nich musiało się po prostu dokształcić w zakresie języka litewskiego. Natomiast młodzież się bardzo łatwo przystosowuje do wielu rzeczy i rzeczywiście przystosowała się też do tego. Natomiast w tak zwanym międzyczasie pojawiły się kwestie innego rodzaju, to znaczy kwestie konsekwencji tej reformy dotyczącej konsolidacji szkół i tym samym też jako pokłosia tej reformy przeniesienia na przykład już teraz gimnazjum Joachima Lelewela do innego budynku i to też była kwestia podnoszona jako polityczna właściwie, więc pojawiło się kilka rzeczy, które były kontrowersyjne i które zostały wykorzystane politycznie, ale jak się też okazało, bo rzeczywiście przez cały ten rok szkolny gimnazjum Lelewela funkcjonowało już w nowym budynku, czy prawie przez cały, i Akcja Wyborcza Polaków na Litwie znowu zaczęła podnosić kwestię tego, żeby powrócono do dawnego budynku, natomiast już chyba sami nauczyciele i dyrekcja gimnazjum nie chce ponownych przenosi, więc jakby znowu w pewnym sensie ta
upolityczniona kwestia wraca na poziom po prostu merytorycznej dyskusji. Właśnie, na ile te wszystkie zmiany i problemy z polskim szkolnictwem na Litwie, bo takie głosy do nas docierają, do Polski, są związane z kwestiami politycznymi, a na ile po prostu z reformą oświaty? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest pytanie o kluczowe debaty wokół całego polskiego szkolnictwa na Litwie. Mianowicie, akcja wyborcza Polaków na Litwie, oczywiście ja to mówię w tej chwili z perspektywy politologicznej, wykorzystuje narzędzia głównie w postaci no, wystąpień takich dosyć ostrych oraz no, narzędzia polityczne, czyli dyskusje na forum parlamentu litewskiego oraz w samorządach, właściwie wyłącznie po to, żeby krytykować wszystkie zmiany, jakich dokonują Litwini. A Litwini dokonują tych reform, nie chcę tutaj jakby ich usprawiedliwiać, bo oni przy okazji popełniają wiele błędów, ale oni dokonują tych reform przede wszystkim ze względu na zmiany demograficzne. Oni po prostu mają gigantyczny niż demograficzny, w związku z czym istnieje bezwzględna konieczność, wynikająca też z oszczędności po prostu, żeby reformy wprowadzać. Odbija się to oczywiście na szkołach mniejszości, nie tylko polskiej zresztą, ale też rosyjskiej chociażby. I rzeczywiście może po stronie Litwinów należałoby dużo więcej nacisku położyć na to, żeby jednak tłumaczyć te reformy i żeby w jakiś taki względnie koncyliacyjny sposób też rozmawiać z przedstawicielami szkolnictwa. Natomiast niestety akcja wyborcza Polaków na Litwie no, nie do końca pozwala na to, żeby ten dialog był konstruktywny. Z drugiej strony no, jest też tak, że wszelkie akty takie bardzo agresywne, na przykład krytyki w stosunku do reform, które przeprowadza strona litewska, od razu spotykają się z no, podobnymi odezwami ze strony litewskiej, więc pobudza to znowu taki trochę agresywny dyskurs wokół polskiego szkolnictwa. Tymczasem same zainteresowane szkoły właściwie już się do zaistniałej sytuacji przystosowały, mało tego, proszą wręcz przedstawicieli tej politycznej reprezentacji polskiej mniejszości, czyli AWPL, żeby już nie wzniecała w taki sposób tej dyskusji. Na przykład zrobiła to dyrekcja gimnazjum właśnie imienia Joachima Lelewela, żeby nie dyskutowano ponownie o przenosinach, bo to jest po prostu z niekorzyścią dla młodzieży. Ja myślę, że to trochę tak wygląda, że w tej chwili ten rząd już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale przy tym rządzie litewskim, na którego liczyli trochę Polacy i też polska mniejszość, też być może więcej udałoby się zrobić, zważywszy na to, że i opozycja litewska jest coraz bardziej przychylna polskiej mniejszości, gdyby nie to, że właśnie ten dyskurs po stronie AWPL ciągle pozostaje na takim wysokim poziomie emocjonalnym i mniej się dyskutuje o konstruktywnych sposobach rozwiązania problemów, a trochę bardziej znowu politycznie. To znaczy ciągle ja mam takie wrażenie, że AWPL dąży jednak do pewnej konfrontacji, no bo to utrzymuje oczywiście w pewnym takim napięciu i wyborców, i potencjalnych wyborców. I to jest niestety moim zdaniem spory problem. Z drugiej strony Litwini niekonstruktywnie też podchodzą do kwestii dialogu z Polską, bo na przykład opozycja, kiedyś będąca w rządzie, w koalicji, mogła wcześniej rozwiązać wiele problemów, teraz nagle okazuje się, że są jakieś inicjatywy, to znaczy jest projekt rezolucji w Sejmie na przykład wystosowany przez Unię Ojczyźniano-Chrześcijańskich Demokratów, którzy kiedyś rządzili, mieli szansę, żeby coś zrobić, a okazuje się, że z niej nie skorzystali. Teraz są jakieś projekty rezolucji o strategicznym partnerstwie Litwy i Polski, są jakieś pomysły dotyczące mediów ze strony byłego premiera litewskiego, właśnie konserwatywnego. Więc po stronie rządowej są jakieś próby podejmowania inicjatywy, ale to wszystko jest bardzo niekonstruktywne i nie dotyczy to tych najbardziej kluczowych kwestii dotyczących właśnie polskiej mniejszości na Litwie, czyli kwestii pisania nazwisk przede wszystkim. To jest wciąż wisząca gdzieś tam kwestia. Jeśli chodzi o szkolnictwo, też oczywiście to nie jest obszar, który jest zupełnie wyzbyty problematyczności, nie. Ale rzeczywiście no, tam jest dużo łatwiej się dostosować, bo po prostu wszyscy bardzo pragmatycznie, a w szczególności właśnie same szkoły bardzo pragmatycznie podchodzą do tej kwestii i próbują się przystosować też, no, żeby nie odbiło się to na młodzieży po prostu i na jakości polskiego kształcenia. Pojawia się takie pytanie. Między 2004 a 2014 rokiem liczba szkół z polskim językiem nauczania zmniejszyła się z 94 do 74 i pojawiały się różne komentarze. Na ile powodem zmniejszenia liczby szkół jest niż demograficzny i migracja ludności do Europy Zachodniej, a na ile polityka oświatowa państwa litewskiego, na ile my od razu reagujemy, że to musi być jakieś działanie przeciwko nam? Znaczy jeden i drugi czynnik miały na pewno znaczenie, natomiast jednak większe znaczenie miał ten czynnik pierwszy, to znaczy pewne okoliczności zewnętrzne.
W istocie niż demograficzny to była bez wątpienia jedna z najważniejszych przyczyn. Emigracja absolutnie tak, dlatego że z Litwy wyjechał prawie milion mieszkańców do różnych państw Unii Europejskiej, które otworzyły swoje rynki pracy. Właśnie dlatego bardzo słusznie pani zauważyła ten zakres 2004-2014 i mówiąc szczerze, to były jakby podstawowe przyczyny, bo przecież wyjeżdżało też mnóstwo Polaków. Ja sama mam wielu znajomych Polaków właśnie w Wilnie, których dzieci, polskie dzieci, wyjeżdżały za granicę, żeby studiować, żeby się kształcić dalej. I to wcale nie jest takie rzadkie, zwłaszcza ci zamożniejsi Polacy litewscy rzeczywiście wysyłają swoje dzieci za granicę. To też jest tak i też często do szkół średnich. To też jest tak, że oczywiście no, pewna polityka, powiedziałabym, takiego ekonomicznego rachunku litewska też doprowadziła do tego, że szkoły trzeba było konsolidować i racjonalizować wydatki na szkolnictwo, a to się wiązało po prostu z przenoszeniem szkół do innych budynków, z konsolidowaniem szkół, z ograniczaniem liczby klas na przykład, też z trochę inną polityką zatrudniania nauczycieli. Więc no to wszystko razem, powiedziałabym, złożyło się rzeczywiście na takie wrażenie, że te polskie szkoły Litwini po prostu zamykają. No nie do końca tak było. Oczywiście jakiś wpływ mogły mieć kwestie polityczne, ale to na pewno nie był bardzo duży wpływ, dlatego że te kwestie od zawsze są problematyczne, natomiast no, ta reforma była konieczna, ona poza tym była jednakowa i dla szkół litewskich, i dla szkół polskich, tylko oczywiście w szkoły polskie uderzyła, czy też rosyjskie, tylko w szkoły mniejszości narodowych uderzyła po prostu dużo bardziej z racji na to, iż one musiały dużo więcej nakładów ponieść, żeby się do tego przystosować. Ale rzeczywiście zrzucanie całej winy tylko i wyłącznie na złą wolę Litwinów na pewno nie jest właściwym obrazem sytuacji. Wiem bardzo dobrze, jak bardzo Litwini, litewski samorząd też, i o tym wie też bardzo dobrze Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, z jak wielkimi problemami finansowymi też się borykał właśnie w związku z niżem demograficznym i emigracją i koniecznością po prostu kompletnej restrukturyzacji całego szkolnictwa litewskiego, no a to wiązało się siłą rzeczy także ze zmianami w tym szkolnictwie mniejszości narodowych na Litwie. A jeżeli chodzi o ten ujednolicony egzamin maturalny z języka litewskiego wprowadzony w 2013 roku, to ujednolicenie miało na początku negatywny wpływ na wyniki matur. Do zmian nie były przygotowane odpowiednie podręczniki, pomoce merytoryczne. Dużo się o tym mówiło. Do pracy także w nowych realiach nie byli przygotowani nauczyciele. Co się zmieniło przez te kilka lat? Trochę się zmieniło. To znaczy oczywiście na dobre w tym sensie, że tak jak to zazwyczaj wygląda, po prostu się do tego dostosowano. Rzeczywiście te początki były trudne i tutaj ja bym w dużej mierze winiła jakby dwa elementy, jeśli można to w ten sposób ująć. Po pierwsze oczywiście samych Litwinów, którzy źle oszacowali okresy przejściowe, okresy przygotowania się szkół właśnie mniejszości narodowych przede wszystkim do tej nowej sytuacji i do tego nowego rodzaju matury, a z drugiej strony też w dużej mierze winią Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, ponieważ wtedy, kiedy była możliwość dyskusji konstruktywnej o wydłużeniu okresów przejściowych i to była tak naprawdę kwestia podnoszona w największym stopniu i przez rodziców, i przez uczniów, i przez nauczycieli, to nie doprowadzono do żadnej konstruktywnej dyskusji, tylko było stawianie sprawy na ostrzu noża i taka bardzo, powiedziałabym, głośna i agresywna trochę walka o to, żeby reformę w ogóle cofnąć. Co było już wtedy, jakby było wiadomo, że do tego nie dojdzie. Natomiast sami nauczyciele, same szkoły się do tego zaczęły przystosowywać i z tego co wiem, to zwłaszcza ostatnie dwa lata to były dobre lata, w tym sensie, że był względnie dobry poziom, uczniowie dostawali się do dobrych, na dobre uczelnie później. Zresztą teraz w ogóle wchodzi też z nowymi pomysłami obecny rząd, jeśli chodzi o kwestie szkolnictwa wyższego, co znowu wprowadzi pewien, no może niepokój to złe słowo, ale pewne zamieszanie w całym systemie szkolnictwa, w całym systemie kształcenia i na pewno to też odbije się na polskich uczniach, na polskich studentach. Bo ta reforma też prawdopodobnie dojdzie do skutku, to znaczy to jest konsolidacja z kolei uczelni wyższych, też uefektywnianie ich. I to też nie jest uderzone w polską młodzież, no ale jednak obije się to na niej rykoszetem. Więc do tego się przystosowano po prostu. Przystosowali się też nauczyciele, tak jak wspomniałam na samym początku. Oni też dokształcili się, przekwalifikowali, dostosowano się do tych nowych wymagań, ale też i sam system przygotowywania się w ogóle do tej nowej matury został usprawniony. Więc na pewno sporo się zmieniło in plus,
ale rzeczywiście ma pani rację, że te początki były trudne i w zasadzie to uczniom, na uczniach odbiły się decyzje polityczne, które, no to mogło wyglądać inaczej, ale niestety tam na górze, czyli wśród polityków, no nie umiano się porozumieć w tej kwestii, a niestety ci na dole, czyli młodzież, przede wszystkim rodzice, byli zmuszeni ponieść tego konsekwencje. Natomiast sytuacja jest coraz lepsza, ale no dochodzą inne problemy. Właśnie problemy konsolidacji szkół, właśnie problemy reform w szkolnictwie wyższym, właśnie problem emigracji, bo sporo też tej młodzieży, która zdaje tutaj egzaminy, też wyjeżdża później do różnych krajów, więc no niestety krajów Unii Europejskiej przede wszystkim. To też wymusza pewne zmiany z kolei.